Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco, drogie kobiety, w wyjątkowej przestrzeni warsztatu. Szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko. Jakże mocno chciałam Was powitać utworem. Zupełnie zapomniałam, że nie jestem na Zoomie i zwyczajnie nie będzie tego słychać, tego co dla Was przygotowałam, ponieważ od pewnego czasu każdy warsztat rozpoczynamy od muzyki, po to, abyście mogły poczuć te wibracje, które są, które będą Wam towarzyszyły. I dzisiaj miało być nie inaczej. Natomiast ponieważ jest to live i ponieważ mam wyciszone wszystkie dźwięki, abyście jak najlepiej mogły mnie słyszeć, aby nie było żadnych przeszkadzaczy na zewnątrz, to też po prostu zwyczajnie nie ma tej muzyki i jej nie słychać, nawet jeśli ona gdzieś leci, to zauważyłam, że jej po prostu nie słychać. Ogromnie cieszę się, że się zbieracie dzisiaj ze mną. Mamy przed sobą niesamowite 3 dni, 3 dni warsztatowe. Dzisiaj jest pierwszy dzień. Za chwilę opowiem Wam o tym, jak to będzie wyglądało, czego możecie się spodziewać. Wyłączę tylko tutaj to, co mi się pojawia. I zanim przejdę do tego, co przygotowałam, najpierw się z Wami przywitam. Potem będziemy mieć taki krótki wstęp, aby każda z Was, która tutaj jest pierwszy raz, aby wiedziała, jak się poruszać, czego się spodziewać, czym jest ten warsztat. Przede wszystkim, czym jest ten warsztat i jak on będzie wyglądał. Potem przejdziemy do tej części warsztatowej, którą przygotowałam na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Będzie małe zadanie domowe, które będzie bardzo ważne i kluczowe, ponieważ będzie kontynuacja tego zadania i ciąg dalszy jutro. Więc troszeczkę, niewiele, ale troszeczkę takiej pracy domowej ode mnie dostaniecie, co jest, tak jak powiedziałam, kluczowe do tego, żebyśmy sięgnęli głębiej, żebyśmy weszły wystarczająco głęboko w proces. A więc witam Was bardzo gorąco. Dzień dobry, Aneto. Witaj, Jolu. Witaj, Adriano. Widzę, że jest tutaj więcej osób niż to, co mi się pojawia. Witaj, Anno. Bardzo proszę, dajcie mi znać, czy wszystko jest ok, jeżeli chodzi o dźwięk, czy dobrze mnie słyszycie. A nie widzę Waszych komentarzy, nie wiedzieć dlaczego. Dzień dobry, Beato, witaj. Nie widzę Waszych komentarzy na telefonie, ale widzę je na laptopie, także będę się odnosiła do tych, które tutaj mi się pojawiają, żeby być z Wami na bieżąco w tym, co komentujecie. Dzień dobry, witaj, Elu. Ja też się cieszę, że jesteś. Wszystko ok, dobrze słychać, wszystko ok. Bardzo dziękuję za to, że dałyście mi znać. To jest ważne, bo kiedy zacznę wchodzić w ten przekaz, który dla Was przygotowałam i to, co będzie płynęło, będzie mi bardzo trudno wybić się z tego i potem powtórzenie tego będzie wręcz również niemożliwe. A więc na samym początku chciałabym, by każda z Was dała coś dla siebie. Abyście na dosłownie chwilę zamknęły oczy. Zróbcie to naprawdę dla siebie. Nawet jeśli mnie nie znacie, nawet jeżeli jesteście pierwszy raz na warsztacie u mnie, zrozumiecie, dlaczego Was o to proszę w trakcie. Ponieważ przez cały dzień i wszystkie pozostałe dni jesteśmy tak bardzo rozproszone przez zewnętrzny świat, przez to, co się dzieje dookoła nas, że często siadamy do czegoś i chcemy coś zrobić, ale tak naprawdę wciąż jesteśmy podłączone do tego zewnętrznego świata. Ja chciałabym, abyś zamykając oczy, dała sobie uwagę. Abyś wzięła jeden, może dwa, może trzy głębokie oddechy. Skupiając się tutaj na przestrzeni serca i głęboki wydech. I powiedziała sobie, że już możesz. Możesz odpocząć, możesz dać ten czas dla siebie, tą przestrzeń, bycie tutaj ze mną na warsztacie i wyciągnięcie z tego warsztatu tego, co dla ciebie jest najważniejsze, tego, po co tak naprawdę tutaj przyszłaś. I kiedy będziesz gotowa, możesz otworzyć oczy. Ja w ten sposób rozpoczynam każdą sesję indywidualną, każdy proces rozpoczynamy od tego, by zanurzyć się w głąb siebie, by dać sobie uwagę, by odciąć te zewnętrzne wszystkie bodźce.
I tak samo będziemy robiły tutaj. Jeśli nie muzyka, to chociaż tym mogę Was przywitać. Więc witam Was ponownie, bardzo gorąco. Jest to nasz pierwszy dzień warsztatu Szczęśliwa Mama, Szczęśliwe Dziecko. Warsztatu, który przygotowałam dla Ciebie jako kobiety. Najpierw dla Ciebie jako kobiety, potem dla Ciebie jako mamy, a potem dla Ciebie jako mamy i Twojego dziecka. Dokładnie w tej kolejności. Ponieważ nie bez powodu mówi się, że innym jesteśmy w stanie dać tylko tyle, ile dajemy sobie. Nic więcej, nic ponad. Tylko to, co dajemy sobie, jesteśmy w stanie dać innym. I my często wydaje nam się, że dajemy innym więcej, ale tak naprawdę to więcej płynie mocno z przestrzeni poświęcenia siebie na rzecz kogoś innego. I to poświęcenie zawsze powoduje, że płynie za tym pewne oczekiwanie. Ono nie musi być świadome. Ono może potem wypłynąć. Potem, kiedy przyjdzie odpowiedni czas, może pojawić się w Twoich słowach, w Twoich stwierdzeniach, w Twoim wewnętrznym poczuciu, że Ci się należy. Jak będzie wyglądał ten warsztat i czego się możecie spodziewać? Każda z Was, która jest tutaj nowa, która nigdy wcześniej ze mną nie była w przestrzeni warsztatowej, dajcie mi znać, kto z Was jest tutaj pierwszy raz ze mną, kto nigdy nie brał udziału w żadnym warsztacie i kto z Was w ogóle pierwszy raz widzi mnie na oczy. To będzie dla mnie bardzo, bardzo ważna informacja, bo jestem bardzo ciekawa, ile nowych osób do nas dołączyło. Jest tutaj grupa kobiet, z którymi się widuję na warsztatach. Niektóre prowadzę na sesjach indywidualnych. Niektóre pojawiają się również na moich live'ach albo na mojej przestrzeni grupy Totalna Transformacja. Więc dajcie mi znać, kto z Was tutaj jest nowy. Każda z Was, która będzie odtwarzać to jako replay, wrzućcie w komentarzu hashtag i szczęśliwa mama. Ja wtedy będę wiedziała, jak dużo osób odtwarza to ponownie. Więc jeżeli chodzi o kwestie techniczne, każda z Was, która jest nowa, która nigdy nie pracowała ze mną, w jaki sposób macie poruszać się po tej grupie? Tutaj na grupie jest stworzone coś takiego jak przewodniki. W swojej kładce na samej górze, w przewodnikach, znajdziecie każdy poszczególny dzień. Będzie dzień pierwszy, będzie dzień drugi, będzie dzień trzeci, i w każdym z tych dni będzie wszystko to, co zawarte jest do tego dnia. Ja będę za każdym razem również wysyłała mailem informacje do wszystkich Was z linkiem dostępnym do odtworzenia tego nagrania. Link będzie znajdował się zarówno do grupy na Facebooku, jak również do nagrania na YouTubie, ponieważ to wideo pojawi się także na YouTubie jako spersonalizowane, więc nie będzie ono dostępne publicznie, będzie ono dostępne tylko dla osób, które są zarejestrowane. Tym razem taka zupełna nowość, ponieważ bardzo dużo kobiet pytało mnie o możliwość wzięcia udziału w tym warsztacie, ale nie poprzez Facebook. I stąd moja decyzja, że również zostanie to wideo udostępnione poza Facebookiem dla zamkniętej publiczności. Więc wszystkie nagrania, wszystkie wideo, wszystkie ćwiczenia, wszystkie zadania, wszystko, co związane z warsztatem, co jest publikowane przeze mnie, znajdziecie w zakładce przewodniki, znajdziecie również w zakładce wyróżnione na górze strony. I uwaga, mamy przed sobą 3 dni. 3 niesamowite dni. Każdy z tych dni będzie łączył się z kolejnym. Każdy będzie odkrywał kolejną i kolejną warstwę. I do Ciebie moja prośba, ponieważ cała transformacja Twoja zależy od 2 czynników. Pierwszym jest to, co ja Tobie daję tutaj na tym warsztacie, z tematem, z którym chcesz pracować, i moje zaangażowanie. Co mogę zagwarantować ze swojej strony, że będzie w 100%. Z moich 100% otrzymasz 100%. Natomiast druga część całej tej transformacji to ile ze 100% dasz z siebie. I z tych 100% ta ilość, którą możesz dać, to jest twoja aktywność, to jest twoje uczestniczenie na live'ach albo odtwarzanie tych wideo wtedy, kiedy jesteś w stanie to zrobić. To jest twoja aktywność, to jest twoje robienie ćwiczeń, zadań domowych. To jest bycie tutaj, w tej przestrzeni i tworzenie tej przestrzeni, współtworzenie tej przestrzeni.
Nawet jeśli jest to warsztat bezpłatny, chciałabym, żeby każda z Was, która nigdy nie brała udziału w jakimkolwiek warsztacie ze mną, żebyście miały świadomość, że jakość tego warsztatu nie będzie odbiegała od warsztatu płatnego. Ja zawsze staram się dawać na maksa tyle, ile jestem w stanie dać i zmieścić w tak krótkim okresie czasu. Więc mamy przed sobą 3 dni, każdego dnia, każde live to około godzinne spotkanie ze mną. Będzie część taka warsztatowa. Jeśli będą się pojawiały pytania, dawajcie znać w komentarzach. Piszcie w komentarzach, podawajcie swoje odczucia, mówcie, jak to jest u Was, co jest w Was żywe, co się w Was pojawia, a kiedy z którymś komentarzem, do któregoś z nich się nie odniosę na spotkaniu live, na pewno zrobię to po, żebyście wiedziały, że to nie jest tak, że on zostanie gdzieś tam pominięty. Wszelkiego rodzaju pytania, wątpliwości, zapraszam do tego, abyście publikowały posty na grupie, komentowały i zadawały te pytania na bieżąco. Jeżeli chodzi o zadania domowe i ćwiczenia, to jest bardzo ważne, aby te z Was, którym zależy naprawdę na tej transformacji, abyście je publikowały tutaj, na grupie. Jeszcze raz powtórzę, to jest bardzo ważne dla Twojej zmiany. Wiele razy kobiety biorą zadanie, siadają sobie w swojej przestrzeni, w swoim zaciszu domowym, robią je w notesie i tam zostaje. Jeszcze inne biorą to zadanie, czytają, na czym polega zrobienie jego, odpowiadają sobie w głowie na pytania i zostawiają. Zarówno jedna, jak i druga grupa kobiet zauważyłam, że ma dużo mniejsze rezultaty niż te, które publikują. I w momencie, w którym któraś z tej grupy zdecyduje się przejść na drugą stronę i upublicznić tutaj na grupie, to jest zamknięta, prywatna przestrzeń. Stąd nic nigdzie nie wypływa. Są tu zarejestrowane osoby. Każda osoba, która tutaj opublikuje, każda kobieta, nagle jakby otwierała się w niej kolejna przestrzeń. Nagle jakby otwierały się pewne drzwi do dużo głębszych warstw. I za każdym razem, kiedy to się dzieje, dostaję taką wiadomość zwrotną od kobiety, która do mnie pisze: Wow, Sylwia, teraz już rozumiem, dlaczego ty ciągle powtarzasz, żeby te materiały publikować, żeby dzielić się tym, co się ze mną dzieje, żeby publikować te prace domowe, które robimy. Bo tak właśnie jest. Tą grupę współtworzymy. Ja jestem osobą, która z czymś przychodzi. Chcę Ciebie poprowadzić. Chcę Tobie coś dać. I jest to mój prezent dla Ciebie. Ale to od Ciebie zależy, ile z tego weźmiesz. To od Ciebie zależy, czy przyjdziesz tutaj, rozejrzysz się i postoisz, czy też aktywnie weźmiesz udział w całej konwersacji i w całym warsztacie. Weź dla siebie tyle, ile z Tobą rezonuje. Jeżeli gdzieś w którymś miejscu nie będziesz się ze mną zgadzała, jeżeli w którymś miejscu poczujesz ogromny wewnętrzny zgrzyt, możesz śmiało się tym podzielić ze mną. Możesz powiedzieć: Tu, Sylwia, coś mi nie pasuje. Tu mnie mocno dotknęło, kiedy powiedziałaś to i to. Nie obawiaj się, że mnie to zrani, nie obawiaj się, że mnie to dotknie. To, co dotyka ciebie, jest bardzo ważne dla mnie. I bardzo ważne jest dla mnie mieć świadomość, że cię to dotknęło. Jeżeli tylko będziesz otwarta i gotowa na to, bym mogła ci poprowadzić głębiej, to to zrobię. Jeżeli uznasz, że nie chcesz mojego wsparcia, to to uszanuję i zaakceptuję. Więc od dzisiaj tak naprawdę, nie od dzisiaj, już w sumie to od momentu, kiedy została otwarta grupa, jest liczona wasza aktywność i jest liczona również ilość zaproszonych kobiet przez te z was, które chcą wziąć udział w konkursie. Bo oczywiście, że jest konkurs, oczywiście, że możecie wygrać nagrodę. Ja mówiłam na samym początku, że nagrodą jest sesja jeden na jeden ze mną o wartości 250 funtów, czyli prawie 1000 złotych, więcej nawet niż 1000. Ale jeżeli którakolwiek z Was zdecydowałaby, że wolałaby wymienić tę sesję na warsztat, to śmiało jak najbardziej możecie wybrać jeden z warsztatów, który odbył się, albo ten, który się odbędzie, najbliższy, który się odbędzie, czyli z puli tych, które już się odbyły, lub ten, który będzie jako pierwszy teraz, który się pojawi.
Konkurs trwa do kiedy ja mówiłam, że konkurs trwa? Przypomnijcie mi, czy ja mówiłam, że do piątku? Czy więcej? Nie chcę pomieszać, ale więc dlatego sprawdzę to, dla upewnienia się, żeby nie było rozbieżności, bo ważne jednak, żebyście miały. Ja umieszczałam wprawdzie to, ale chciałabym to potwierdzić. Piątek, tak, czyli konkurs trwa do piątku. Do piątku do godziny 10:30 czasu angielskiego, 11:30 czasu polskiego. O tej godzinie zostaną podliczona aktywność, komentarze, posty, to jest liczone, Facebook to liczy. Ja nie będę tego robiła ręcznie. Plus to, ile kobiet zostało zaproszonych do grupy przez Was, które zaakceptowały, i zwyciężczyni zostanie ogłoszona w poniedziałek. To jest bardzo ważna zmiana. Więc mamy przed sobą, w tym tygodniu mamy przed sobą 2 dni, mamy dzisiaj i mamy jutro. Piątek jest wolnym dniem razem z weekendem, po to, żebyście mogły nadrobić to, co się będzie pojawiało w Was, ponieważ niektóre ćwiczenia będą dosyć głębokie. I będą się pojawiały kolejne warstwy, więc chciałabym Wam dać tak troszeczkę więcej czasu na to, żeby pobyć z tym, co się będzie pojawiało, żebyście mogły ewentualnie wrócić do tych nagrań. I w piątek zrobimy już taki jeden główny, trzeci, finalizujący dzień, podsumowujący. Również będzie rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie osoby, która wygra ze mną sesję albo warsztat. Bardzo się cieszę. Już dawno tych konkursów nie robiłam, a było to coś. Nie ukrywam, że mi tego bardzo brakowało. Więc to kwestie techniczne. Oczywiście, jeżeli będziecie miały jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie. Do piątku, tak, dokładnie, super. Dziękuję, Beato. Dziękuję, że mnie tutaj wspierasz od strony technicznej. Jeszcze tylko sobie zerknę, czy kwestie techniczne to jest wszystko. Okej, więc dobrze. Po co ten warsztat zrobiłam? Po co on w ogóle jest? Kobiety, które prowadzę, które pojawiają się na sesjach u mnie i na warsztatach, najczęściej są mamami. Najczęściej mają swoje dzieci i najczęściej są to kobiety, które są już w jakimś stopniu świadome siebie. Nieświadome wszystkiego dookoła, ale świadome siebie. Ja jeszcze raz chciałabym zaznaczyć to, że bycie świadomym nie oznacza dla mnie wiedzenia czegoś. Że ja coś wiem na jakiś temat, bycie świadomym oznacza dla mnie, jestem świadoma siebie. Mam świadomość siebie, mam świadomość tego, co się we mnie dzieje, mam świadomość swoich kodów podświadomych, które we mnie są i które potrzebuję zmienić, aby moje życie uległo zmianie. Takie kobiety, które do mnie trafiały, najczęściej były w jakimś punkcie swojego życia. Najczęściej chciały coś w tym życiu zmienić. Niektóre z nich chciały popracować nad swoją kobiecością, poczuć się lepiej ze sobą. Inne chciały popracować nad relacjami ze swoim partnerem lub mężem. Jeszcze inne chciały popracować nad relacjami z dziećmi. Jeszcze inne chciały popracować nad emocjami. Jeszcze inne chciały bardzo mocno popracować na temat uzdrowienia traum z przeszłości, tego wszystkiego, co się działo, aby zakończyć ten temat, aby móc poczuć się wolną od wszystkich przeszłych zdarzeń. I zauważyłam, że każdą z nich łączy coś wspólnego, coś jest wspólnego w każdej z nich. Tym czymś jest to, że są mamami, tak jak ja. I tym czymś jest to, że kiedy zaczynają ze sobą pracować, im bardziej zaczynają być świadome siebie, tym bardziej zaczynają być świadome również tego, co się wydarzyło w ich życiu, nie tylko kiedy one były dziećmi. Ale także w ich życiu, kiedy zaczęły być mamami dla swoich dzieci. I w trakcie mojej podróży, mojego rozwoju osobistego, uzdrawiania siebie, dotarłam do takiego punktu, kiedy ja już wiedziałam, czego nie chcę. Wiedziałam, co jest dla mnie nie okej. I moment, w którym wiedziałam, co jest dla mnie nie okej, stał się trampoliną do tego, by określić, czego ja chcę. Ale to, czego ja chcę, nie miałam zielonego pojęcia, jak zdobyć. O ile mogłam pracować ze sobą w kwestii emocji, uwalniać te emocje, zmieniać te emocje, o tyle nagle pojawiła się jedna wielka próżnia,
ogromna pustka. I ta pustka dotyczyła tego, jaką ja mam mieć relację z moją ówczesną córką. Kiedy zaczynałam swoją drogę w rozwoju wewnętrznym, wtedy miałam tylko jedno dziecko, bo to było 8 lat temu. I ta pustka, ta próżnia, jak ja mam teraz tą relację mieć, jaką ja mam być matką dla niej, jak ja mam jej towarzyszyć w życiu, w pewnym momencie stała się bardzo uciążliwa, ponieważ każdego dnia pojawiało się coraz więcej znaków zapytania, a odpowiedzi nie przychodziły. I nikt nie był w stanie mi tych odpowiedzi udzielić. I nie wiedziałam, gdzie szukać źródła, ponieważ to, czego ja doświadczyłam i tego, czego ja się nauczyłam, jaką być matką, nie było już ze mną zgodne. Nie chciałam tego aplikować w swoje życie, ale niczego nowego nie było. A nawet jeżeli cokolwiek gdzieś się pojawiało jako pomysł, było niewyobrażalnie trudne do wprowadzenia w życie, ponieważ to była interakcja z drugim człowiekiem. Ty jako matka, ty jako kobieta, w interakcji z drugą osobą jesteście jak dwa różne związki chemiczne. Nie zawsze wiadomo, co się zadzieje, kiedy się ze sobą połączą. Nie zawsze wiadomo, jaka będzie konsekwencja twojej reakcji na czyjąś reakcję i jaka interakcja nastąpi w wyniku połączenia was obu. I to sprawiło, że zaczęłam po omacku szukać drogi, jak mogę towarzyszyć mojemu dziecku, jaką mogę być matką. Mimo to, mimo takiego działania po omacku, rezultaty, które osiągałam, były bardzo kiepskie. I to, co mnie najbardziej dotknęło na samym początku mojej drogi, mając sesję z jedną z moich coach, którą bardzo sobie ceniłam, jej słowa sobie bardzo ceniłam. Ona powiedziała mi coś takiego, że moja córka już jest w takim wieku, a miała wtedy 8 lat, kiedy zamknął się jej proces kreowania podświadomości, ponieważ dziecko do 7 roku życia patrzy na świat tylko poprzez podświadomość, jest jedną wielką podświadomością. I ona mi powiedziała, że to już zostało zamknięte, że ona teraz wchodzi w kolejny etap, w kolejny poziom rozwoju, gdzie na plan pierwszy wysuwa się świadomość i zaczyna tworzyć się jej umysł analityczny, świadomy umysł. I wszystko to, czego doświadczyła, to już doświadczyła, już się nic nie da z tym zrobić. I wyobraźcie sobie matkę, która zaczyna rozumieć swoje mechanizmy i tym samym zaczyna rozumieć, jak zachowania jako matki mogły wpłynąć na rozwój dziecka. Wyobraźcie sobie taką matkę, która dostaje taką informację, że to, co się wydarzyło i to, co zrobiła, to już jest pozamiatane i jej dziecko będzie musiało się z tego leczyć. Już się nic nie da z tym zrobić. Mnie to rozłożyło kompletnie. I pojawiła się we mnie tak ogromna niezgoda wewnętrzna, tak ogromna, ogromna, ogromna niezgoda, że postanowiłam, że zrobię wszystko, absolutnie wszystko, by znaleźć sposób, aby tak się nie zadziało, by znaleźć sposób, by odkręcić to na tyle, na ile będę w stanie, na tyle, na ile mi pozwoli siła i czas, który mi pozostał, towarzyszenia mojej córce, zrobię wszystko, by zmienić to, co jestem w stanie zmienić. I to był mój kierunek. To sprawiło, że zaczęłam grzebać i grzebać i grzebać głębiej i głębiej, aż dotarłam do ogromu, ogromu ważnych rzeczy. Jedną z nich, która wiele zmieniła w moim życiu, było zrozumienie, że bycie matką, którą byłam, jest byciem matką z przestrzeni energii męskiej, a nie żeńskiej. Że bycie matką jako najpierw kobieta, a potem matka i ta kobiecość, pasowanie w bycie matką jest czymś zupełnie innym. Kiedy zaczęłam uczyć się tego, kiedy zaczęłam
wprowadzać to w swoją relację z córką i jednocześnie zaczęłam uczyć się jej emocji, tego kim jest, tego jaka jest, przyglądać się i poznawać, równolegle poznając siebie, przyglądając się swoim reakcjom i zachowaniom, byłam w stanie zacząć łamać ten paradygmat. Paradygmat, który brzmiał: matka wie lepiej, matka każe, dziecko słucha, dzieci i ryby głosu nie mają, dziecko musi bezwzględnie robić to, co matka każe. Paradygmat, który powodował, że dziecko nie miało żadnego wyboru, że w wielu sytuacjach życiowych musiało się dostosować do tego, co mówi matka. Więc w momencie, w którym usiadłam ze sobą i przyjęłam do siebie, że może nie wiem wszystkiego, że może moje dziecko tak naprawdę wcale nie jest takie jak ja, bo my bardzo często patrzymy na innych, szczególnie na nasze dzieci, poprzez pryzmat siebie. A co jeżeli ono jest zupełnie inne? Co jeżeli ono zupełnie czegoś innego potrzebuje? Wiele pytań, które sobie zadałam, sprawiły, że zaczęły przychodzić do mnie odpowiedzi. A wraz z tymi odpowiedziami bardzo mocne i silne wglądy, które wpłynęły na to, że kiedy kobiety zaczęły pojawiać się na sesjach czy na warsztatach i stawać w tym samym miejscu, w takim rozstaju dróg, jak ja teraz mam towarzyszyć mojemu dziecku, co ja mogę zrobić, żeby je wesprzeć, co ja mogę zrobić, żeby ono nie powieliło pewnego schematu z mojego życia, byłam w stanie je poprowadzić. I każda z Was jest w jakimś miejscu, w jakimś punkcie, punkcie, który jesteście w stanie określić. Ten punkt określa to, jak się czujecie w byciu matką. Ten punkt określa to, jakie są relacje między tobą a twoim dzieckiem. Ten punkt określa to, czego ci brakuje i za czym tęsknisz, ty jako kobieta i ty jako matka. Ale ten punkt przede wszystkim określa to, jakie jest twoje czucie, jak ty się czujesz w tym miejscu, w którym jesteś. I to czucie wynika z twojego wyobrażenia, które masz w swojej głowie na temat bycia mamą i jak to powinno wyglądać, a tego, jaka jest rzeczywistość. I to jest coś niesamowicie mocnego, kiedy my zaczynamy mieć świadomość tego, co dotychczas jest nieświadome. Wiele rzeczy w naszym życiu jest automatycznych. Nie zastanawiamy się, skąd to się bierze, dlaczego takim jest, jak ja na to patrzę i co to dla mnie oznacza. By uzyskać tą świadomość, tą samoświadomość siebie, potrzebujesz usiąść z tym, zajrzeć za kurtynę, zajrzeć w głąb swojej podświadomości, zobaczyć, jakie są tam kody. Co tam się dzieje? Co tam jest poukładane na półkach? Wyciągać po kolei każdy i zauważać, jak on wpływa na twoje życie. A następnie, jeżeli nie jest tym, czego chcesz, zmieniać go. Ale zmiana polega na tym, że najpierw potrzebujesz ten stary zlikwidować. Tworzy się przestrzeń na nowy. Musi być wyczyszczone wszystko to, co z tym starym było połączone. I wtedy dopiero nowy się pojawia. I kobieta, która wchodzi w rozwój osobisty, duchowy, rozpoczyna terapię lub jakąkolwiek swoją drogę wewnętrzną, rozpoczyna i decyduje się na to, dlatego że coś w jej życiu nie jest takim, jakim chce. Nie jesteś w stanie dotrzeć do jakiegoś miejsca, jeśli nie wiesz, dokąd idziesz. Stąd moje pytanie do Was, które i moja prośba, którą umieściłam na pierwszym, nadal nie widzę Waszych komentarzy. Prośba, którą umieściłam w pierwszym poście,
aby każda z Was mocno i jasno i konkretnie określiła, po co tutaj jest. Chciałabym, by każda z Was wyobraziła sobie, że ten warsztat to nie jest warsztat, który jest bezpłatny, tylko to jest warsztat, który kosztuje 250 funtów. I czy gdyby ten warsztat kosztował 250 funtów i ty byś go dostała, mogłabyś tutaj być w tej przestrzeni i zapłaciłabyś za niego, to jak inaczej prowadziłabyś siebie? Jak inaczej korzystałabyś z tego warsztatu? Chciałabym, by każda z Was wyobraziła sobie, że zapłaciła te 250 funtów za ten warsztat. I teraz jest tutaj ze mną. I wyobraźcie sobie, jak możecie wykorzystać to, rozpoczynając od najważniejszego pytania, na które chciałabym, jeżeli tylko macie przestrzeń, abyście poczuły mocno to w sobie. Po co tutaj jesteście? Czego potrzebujecie tak naprawdę od tego warsztatu? Co chciałybyście, aby zmieniło się w waszym życiu? Co chciałybyście, aby zmieniło się w relacji między tobą jako matką a twoim dzieckiem? A może w relacji między tobą jako kobietą i tobą jako kobietą? Gdzie jest ta najważniejsza rzecz? Jedna jedyna, którą gdybyś mogła otrzymać ode mnie, a ja bym ci ją dała, to wpłynęłaby najbardziej na twoje życie. I chciałabym, by każda z was wyobraziła sobie, że ten warsztat jest trochę jak studnia życzeń, gdzie twoja intencja jest takim grosikiem wrzucanym do tej studni, wrzucasz go z zaufaniem, z wiarą, że to się spełni. Tak właśnie się dzieje. W momencie, w którym wrzucasz ten grosik, który jest intencją i wypowiadasz, czego chcesz, czego pragniesz, to to zaczyna tworzyć się. Ja jestem w stanie to uchwycić. Możesz na mnie spojrzeć jak na dobrą wróżkę. Jestem w stanie to wychwycić. Jestem w stanie w taki sposób poprowadzić ciebie i ten warsztat, abyś dostała to, czego potrzebujesz. Nawet jeżeli tym czymś będzie jedno zdanie, które zaaplikuje się w tobie, nawet jeśli to będzie tylko jedno zdanie przez 3 dni, to zaufaj i uwierz mi, że jedno zdanie czasem potrafi przewrócić do góry nogami cały mechanizm. Wielki, ogromny, stworzony, podświadomy mechanizm, który jest w naszym umyśle, potrafi całkowicie się zburzyć, kiedy jedna rzecz właściwie zostanie osadzona w nas. I ja to widzę i tego doświadczam bardzo często. Jak kobiety mówią: wow, ta jedna rzecz wszystko zmieniła. Kompletnie, nagle jakby pewne elementy całej układanki zajmowały właściwe miejsca. I tak właśnie może być dla ciebie. Więc od tego chciałabym, by każda z was zaczęła, od jasnego, konkretnego określenia, czego ty chcesz dla siebie, czego chcesz dla siebie, czego chcesz dla innych w tej grupie. Bądź konkretna i nazwij rzeczy po imieniu. Dopóki nie wiemy, dokąd idziemy, dopóki nie wiemy, co jest tym docelowym punktem, nie ma możliwości, żebyśmy tam dotarły. Wszystko jest rozlazłe. I wiem, że warsztatów bezpłatnych jest ogrom. Więc czym miałby być ten inny od wszystkich pozostałych? Ano tym, że tutaj, w tym warsztacie, będę za każdym razem ciebie nawoływała do aktywności. I jeśli będziesz aktywna, poczujesz, że ten warsztat miał ogromną wartość. Ogromną. I ty ją ode mnie dostajesz, i ty ją sobie dajesz. Dzisiejszy dzień, pierwszy, który rozpoczynamy od świadomości, od samoświadomości ciebie. Chciałabym, by każda z was poczuła,
Jak to jest być mamą? Ala ty. Jak to jest być matką, ala ty? Jakie to jest uczucie? Jakie to są odczucia w ciele? Jak wygląda twoja codzienność? My, kiedy zostajemy mamami, dzieje się rzecz niezwykła. Ponieważ w momencie, w którym zostajesz matką, w którym zostałaś matką, nagle wchodzisz w bardzo specyficzną energię. Z jednej strony wchodzisz w energię matki, która jest mającą, która powinna mieć wszystko pod kontrolą, ale z drugiej strony jest coś jeszcze. Wtedy w twojej podświadomości wysuwa się maleńka cegiełka. Ta cegiełka ląduje bardzo wysoko naprzód. I ona jest zatytułowana: Chcę, by moje dzieci miały lepsze dzieciństwo niż ja. Chcę im dać lepsze życie niż było moje, kiedy byłam dzieckiem. Dawno temu każda z was była małą dziewczynką. Wychowywałyście się w różnych środowiskach. Część z was znam, prowadzę was, więc wiem, jak to wyglądało. Ale jest tu ogrom również z was, które nie dzielicie się sobą. Wy wiecie, jak to wyglądało. Jednak w momencie, w którym kobieta zostaje matką, nagle postanowienia ciebie malutkiej, kiedy miałaś 4, 5, 10 lat, 15, wysuwają się na pierwszy plan. I nagle to wszystko, co sobie obiecywałaś, jaka będziesz, jaka nie będziesz, co twoje dzieci będą miały, czego twoje dzieci nie będą miały, zaczyna być na pierwszym miejscu. Każda matka chce dać swoim dzieciom lepsze życie niż te, które ona miała. Tylko kiedy zostajemy tymi mamami, to nie jest tak, że dostajemy dziecko z instrukcją obsługi. To nie jest tak, że każde dziecko jest takie samo. Nie da się wpasować tego małego człowieka, tej małej istoty ludzkiej w jakiś boks, nawet jeśli w ten sposób wiele kobiet próbowało wychowywać swoje dziecko lub nadal próbuje, to docelowo to nie działa, ponieważ każdy z nas jest inny. I największą zmianą w moim życiu, największą zmianę przyniosła wiedza z systemu Human Design, kiedy zaczęłam rozumieć siebie jak bardzo indywidualną istotą ludzką jestem i kiedy zaczęłam to samo aplikować u moich dzieci i zaczęłam patrzeć na nie w inny sposób, widzieć, że są kompletnie inne i owszem, dzieli je bardzo dużo, bo 9 lat. 9 lat różnicy i każda z nich wychowywała się w innym czasie mojego życia. Ja byłam inna 15 lat temu, byłam inna 5 lat temu. Każda z nich co innego wchłonęła, ale każda z nich, kiedy się urodziła, miała pewne wkomponowane energie w sobie, pewne jakości. I nawet jeśli potem nakładały się pewne maski poprzez różne doświadczenia, to źródło, ten punkt zerowy, to główne, kim urodziło się twoje dziecko, pozostał bez zmian. I tak samo ty. I zarówno ty, kiedy byłaś dzieckiem, jak i być może twoje dziecko, było traktowane na równi, albo tak samo, albo według jakichś norm, albo według jakichś zasad. To sprawiło, że w twojej głowie wytworzył się pewien obraz. Że moje dzieci będą miały inne życie. I poprzez słowo inne życie, inne dzieciństwo, zapewne miałeś na myśli lepsze, pozbawione pewnych zachowań.
dodatkowo okraszone pewnymi zachowaniami, może pewnymi też dobrami materialnymi. Tak czy inaczej, to czego zapragnęłaś dla swojego dziecka, to lepszego życia. Jednak dopóki my, kobiety, nie zrozumiemy, co mamy w swojej podświadomości zakodowane, i dopóki nie zrozumiemy, jak bardzo jesteśmy my inne, jak bardzo inne jest każde nasze dziecko i czym ta inność jest, bardzo trudno jest nam być mamą. Jesteśmy wtedy mamą po omacku. Robimy to, co się nam wydaje, że jest słuszne. Robimy to, co się nam wydaje, że jest dobre. Staramy się ze wszystkich sił, często poświęcając siebie, często odsuwając siebie. I często czując się winno, często mając wrażenie, że można było inaczej, albo można było więcej, albo lepiej. I pojawia się poczucie winy, że coś poszło nie tak, że coś mogło być inne niż było. I ten warsztat da ci odpowiedź na wiele, wiele pytań, co tym innym jest. I jak to inne wprowadzić w życie? Jak zrozumieć lepiej siebie? Jak zrozumieć lepiej swoje dziecko? W jaki sposób możesz towarzyszyć dziecku, nie wychowywać je? Nawet jeśli używam tego określenia, to moje rozumienie bycia matką to towarzyszenie dziecku, by mogło odkryć swoją drogę, by mogło osiągnąć sukces i stworzyć szczęśliwe życie na maksa, wykorzystując potencjał, który w sobie ma. I mam pełną świadomość swoich zaniedbań, mam pełną świadomość tego, gdzie byłam, kiedy moja starsza córka się urodziła i jaką matką byłam. I owszem, jest to proces, przez który potrzebujemy przejść, który ma w sobie pewne elementy. Przez ten proces prowadzę kobietę na innych warsztatach, ale to, co dla ciebie z tego warsztatu, co chciałabym, byś wzięła, to przede wszystkim byś mogła zobaczyć, jak inaczej możesz towarzyszyć dziecku i dlaczego to inaczej jest takie ważne. Abyś mogła wziąć takie momenty dla siebie, takie wow, a więc to tak. Wow, więc to o to chodzi. To dlatego moja córka się tak zachowuje. To dlatego mój syn jest taki. A więc to dlatego, jeżeli zrobię to i to, to zupełnie inaczej potoczy się jego zachowanie, jego reakcja. Innych efektów będę mogła się spodziewać. Z tego warsztatu chciałabym też, żebyś wzięła dla siebie jeszcze jedną rzecz. Abyś wzięła dla siebie to, co jest najważniejsze, że sobie to, co dajesz, jesteś w stanie dać innej osobie. Więc skąd masz wiedzieć, co jest dobre dla dziecka i co jest dla niego najlepiej? Skąd masz to wiedzieć? My patrzymy na to przez swój pryzmat. Mamy wyobrażenie jakieś na temat bycia mamą i mamy rzeczywistość. I wyobrażenie jest, że jako matka ty powinnaś, musisz, należałoby. To jest po jednej stronie. Rzeczywistość jest taka, gdzie to wyobrażenie aplikujesz do swojego życia. Czyli wyobrażasz sobie, że jako bycie matką, na przykład, to postawienie dziecka na pierwszym miejscu. I dla ciebie postawienie go na pierwszym miejscu oznacza, że jesteś na każde jego zawołanie, prawie na każde zawołanie. Bo na każde się nie da, ale maksymalnie, ile jesteś w stanie dać, to jest dbanie o właściwe żywienie tego dziecka, o jego zdrowie, o jego wypoczynek, o jego rozrywkę, o jego naukę, o jego spędzanie czasu i dajesz mu to wszystko. I według ciebie, wyobrażając sobie, że dając mu to wszystko,
ono będzie jakieś, albo ono osiągnie coś, albo ono będzie się czuło jakoś, aplikujesz to do swojego życia i nagle ono zachowuje się inaczej. To, czego ty oczekujesz, nie pokrywa się z rzeczywistością. Dostajesz zupełnie odwrotny komunikat albo inny. I zaczynasz się zastanawiać, dlaczego. I pierwszą rzeczą, która może ci przyjść do głowy, to pomyśleć: za mało. Potrzebuję zrobić tego więcej. No bo jeśli dajesz coś i efekt nie jest taki, jakiego oczekujesz, to chcesz dać więcej. Jeszcze więcej, jeszcze bardziej to wzbogacić. Ale wszystko to, co dajesz swojemu dziecku tak naprawdę, to nie dajesz jemu, tylko dajesz sobie. Ty chcesz to dać sobie. Swojemu dziecku chcesz stworzyć piękne dzieciństwo, być tą idealną, perfekcyjną matką, tylko dlatego, że ty kiedyś miałaś jakieś dzieciństwo. I chcesz, by twoje dziecko miało lepsze. I to lepsze oznacza inne niż to, które było u ciebie. Ale inne nie jest dla ciebie znane. I inne nie wiesz, czym jest. Tak, doskonale to rozumiem, bo to mi też się wydawało, że ciągle robię za mało i dawałam więcej i więcej. Aż w pewnym momencie już nie miałam pomysłów na to więcej. To był bardzo mocny czas dla mnie. I dobrze to pamiętam. Pewne święta wielkanocne, na które moja córka dostała ogromną, ogromną ilość prezentów. Dostała tak dużo prezentów. Każdą jej zachciankę spełniłam. I ona tym wszystkim ucieszyła się na chwilę. To było dla mnie takie mocne, takie mocna jak kubeł zimnej wody na głowę. Bo pomyślałam sobie, jeżeli to daje jej zadowolenie tylko na chwilę, to co za rok dostać musi na święta? Samochód? I gdzie jest limit? I co jeżeli to jest w ogóle zły kierunek? Więc chciałabym, by każda z Was dzisiaj zadała sobie kilka pytań. Kilka pytań, które są dla Was pracą domową. To jest naturalne, że Ty chcesz być dobrą mamą dla swojego dziecka. I to jest naturalne, że chcesz dla niego jak najlepiej. Ale żeby wiedzieć, co jest dla niego najlepiej, potrzebowałabyś być nim. My pojęcie miłości rozumiemy tylko poprzez język swój. To, co dla Ciebie jest miłością, nie oznacza, że jest miłością dla dziecka. W jednym z warsztatów relacje pełne miłości robiłam takie ćwiczenie. To było niesamowicie mocne ćwiczenie, w którym dotykaliśmy właśnie języka miłości, jak każdy człowiek inaczej rozumie miłość. Że dla jednego miłością jest mówienie kocham cię, a dla innego miłością jest robienie czegoś. I to było ćwiczenie, przez które również siebie, nawet nie ćwiczenie, mogłam powiedzieć, że to był bardzo duży proces, przez który siebie przeprowadzałam. Przeprowadzałam siebie przez to w momencie, w którym doszło między mną a moją starszą córką do bardzo dużego takiego napięcia i ja wybuchłam kompletnie, rozsypałam się, strasznie mocno wtedy płakałam, bo zdałam sobie sprawę z tego, że nieważne co zrobię, to czuję, że ona w żaden sposób mnie nie kocha. A ja bardzo chciałam czuć, że ona mnie kocha. Bardzo chciałam jej dać tą swoją miłość poprzez obdarowywanie jej różnymi prezentami. Ale w zamian czegoś chciałam. W zamian chciałam, żeby ona mi odwzajemniła to uczucie. I w momencie, w którym usiadłam ze sobą i zaczęłam prowadzić się przez ten proces, odkryłam, że to, co jest dla mnie miłością, w ogóle nie jest miłością u niej. Że dla mnie miłością jest dawanie prezentów. To jest miłością. Że dla mnie miłością jest to, kiedy ona przyjdzie i. Przepraszam, że dla niej miłością jest dawanie prezentów, a dla mnie miłością jest to, kiedy ona przyjdzie i pomoże mi na przykład w rzeczach takich, obowiązkach domowych. Kiedy usiądzie i się zapyta, jak się czuję.
A dla niej miłością było dawanie prezentów, otrzymywanie prezentów. I w momencie, w którym ja tych prezentów jej nie dawałam, ona nie czuła, że jest kochana. Ja nie czułam, że ona mnie kocha, ponieważ nie przychodziła do mnie i nie chciała mi w żaden sposób pomagać w obowiązkach domowych. I to powodowało między nami bardzo duży rozjazd. Ogromne niezrozumienie. Więc dzisiaj chciałabym, by każda z Was po tym spotkaniu usiadła i zadała sobie kilka pytań. Przede wszystkim to, czym jest dla Ciebie macierzyństwo. Rozpoczynając od słów, macierzyństwo jest dla mnie. I spróbuj napisać wszystko, co się tutaj pojawi. Nie hamuj się z niczym. Sięgnij tak głęboko, jak to tylko możliwe. Nie poprzestawaj na jednym słowie czy na jednym wyrażeniu. Sięgnij głębiej. Czym jeszcze? Zadawaj sobie pytania dalej. Czym jeszcze? Czym jeszcze? Kiedy odpowiesz na to pytanie, odpowiedz na kolejne, z czym ci się kojarzy macierzyństwo. Z czym dokładnie? Co jest dla ciebie w nim trudne? Co jest dla ciebie wyzwanie w macierzyństwie? Za czym tęsknisz? Czego ci brakuje? I jaką mamą chciałabyś być? Lub jaką mamą chciałaś być, jeżeli twoje dzieci są dorosłe? Jeżeli nie czujesz połączenia z teraźniejszym czasem. Odpowiedzi na te pytania będą wyjściem do tego, co będziemy robić jutro. I drugą częścią tego zadania jest to, jak wygląda twoje wyobrażenie na temat bycia mamą, a jak wygląda rzeczywistość. I tutaj, do tej drugiej części, chciałabym, by każda z Was zrobiła małą tabelkę. Po jednej stronie napisała wyobrażenie, a po drugiej rzeczywistość. I tu, gdzie macie wyobrażenie, napiszcie to w formie następującej, że jeżeli moje dziecko lub dzieci dostaną i tutaj wszystko, co ci przychodzi do głowy, to poczują się albo stanie się to i to. To jest po stronie wyobrażenia. Po stronie rzeczywistości chciałabym, byś napisała, co od ciebie dostają, co im dajesz, co mają, czyli to, jak wygląda rzeczywistość i jaki jest efekt. Czyli jeżeli moim wyobrażeniem macierzyństwa, bycia mamą jest to, by być na każde zawołanie mojej córki, by postawić ją na pierwszym miejscu. I ja jej to daję. Ona to otrzymuje, czyli wszystko, czego potrzebuje, dostaje ode mnie. Na tyle, na ile jestem w stanie jej to dać. Kiedy potrzebuje, bym przyniosła jej szklankę wody, przynoszę jej szklankę wody. Kiedy potrzebuje obiadu, robię obiad. Kiedy potrzebuje, bym po nią gdzieś pojechała, albo ją przywiozła, albo zawiozła, robię to. Dostaje to ode mnie. I w efekcie, czego oczekuję? Wydaje mi się, że w wyobrażeniu, kiedy ja jej to dam, to otrzymam od niej wdzięczność. To ona przyjdzie i powie mi: Mamo, dziękuję, że to robisz. Ale w rzeczywistości, zamiast tego, otrzymuje, chce więcej. Czy możesz zrobić to? Czy możesz kupić tamto? Czy możesz pojechać tu? Czy możesz mnie odebrać stamtąd? I ponieważ w rzeczywistości nie dostaje tego, czego oczekuje z wyobrażenia, to we mnie się coś pojawia. Co się pojawia? Jakaś pustka? Frustracja? Zdziwienie? Cokolwiek jest tą emocją, to ta emocja cię kieruje do czegoś. Mnie ta emocja kierowała do tego, by robić więcej. Jeżeli ja jej tyle daję i to nie działa, to będę robić więcej. To ćwiczenie ma na celu przede wszystkim twoją samoświadomość siebie. Żebyś mogła spotkać się sama ze sobą. Żebyś mogła odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest dla mnie macierzyństwo naprawdę? Czym jest naprawdę? A jakie jest jego wyobrażenie? Jak ja sobie to wyobrażam, jest czymś innym niż czym jest dla mnie macierzyństwo.
Bo ja mogę sobie wyobrażać, że macierzyństwo jest tym, że ja będę dawała mojej córce wszystko, co najlepsze, że będę stawiała ją na pierwszym miejscu. Ale w odpowiedzi na słowo, czym jest dla mnie macierzyństwo, odpowiem, macierzyństwo dla mnie jest piekłem. Teraz będziesz miała dwa przeciwstawne sobie bieguny. I to, co jest ważne, to zobaczenie, gdzie ty w tym jesteś. Co to w tobie powoduje, jaki rozjazd w tobie to powoduje. Ponieważ ta różnica między wyobrażeniem a rzeczywistością sprawia, że jeszcze bardziej poświęcasz siebie, jeszcze bardziej odsuwasz siebie na bok i jeszcze więcej dajesz dziecku, ale to więcej nie oznacza wcale lepiej. I nie jest moją intencją ani celem, żebyś przestała w ogóle opiekować się swoim dzieckiem. Celem tego warsztatu jest, byś stała się świadoma i mogła dać swojemu dziecku to, czego ono naprawdę potrzebuje. Przede wszystkim to, co jesteś w stanie mu dać, a nie to, co ci się wydaje, że musisz, aby ono było szczęśliwe. To jest wasze zadanie domowe. Na jutro warto, żebyście miały profile swoich dzieci i siebie, Human Design, ponieważ jutro będziemy sięgały głębiej. I odpowiedzi na te pytania, zrobienie tego zadania domowego sprawi, że będziecie mogły zejść głębiej i głębiej i głębiej. O czym będziemy jutro mówić? Wszystko to, co ty w sobie nosisz i to, jak się ze sobą czujesz jako mama, powoduje, że zachowujesz się jakoś, że reagujesz jakoś. I to jakoś określa twoje macierzyństwo, określa ciebie i nie tylko, ponieważ to, jak ty się zachowujesz i to, jak ty reagujesz, pokazuje twojemu dziecku i pokazywało wcześniej, co to znaczy być matką. Ono, kiedy dorośnie, ono nie wytrzaśnie obrazu macierzyństwa z jakiegoś obrazka. Ono, kiedy dorośnie, przypomnij sobie, co to znaczy być matką, i będzie brało z ciebie, próbując podkręcić, ulepszyć to, co zabrało. Kobieta, która zostaje matką, bardzo często powiela to samo, co było w domu, i robi to zupełnie nieświadomie. Mówi nieświadomie pewne słowa, reaguje w nieświadomy sposób, w automatyczny, kompletnie nie zastanawiając się nad tym, co się dzieje. Ponieważ kiedy zaczynamy być w pewnej roli, ta rola jest jak wgrany program, który jest w naszej podświadomości. Owszem, mogłaś obiecywać sobie, że będziesz inna i nawet może robisz wiele rzeczy inaczej, ale wciąż są pewne rzeczy, które robisz tak samo, albo nie wiesz, jak je robić i robisz zupełnie skrajnie. Natomiast efekt nie jest taki, jaki chcesz, żeby był. Szczęśliwa mama i szczęśliwe dziecko może być tylko w jednym momencie, kiedy ty jesteś szczęśliwa ze sobą jako kobieta. A żeby być szczęśliwą kobietą, potrzebujesz wiedzieć, czym jest szczęście dla ciebie. Co to znaczy dla mnie być szczęśliwą? I bez ogródek, bez owijania w bawełnę, określić bardzo mocno siebie. Ponieważ tylko wtedy jest możliwe szczęśliwe bycie mamą. Kiedy najpierw jesteś ty jako kobieta, która wypełnia wszystkie role w swoim życiu. Jesteś kobietą przed wszystkim innym. Najpierw jesteś kobietą, potem jesteś matką, potem możesz być żoną, a potem możesz być córką, możesz mieć każdą inną rolę, możesz być bizneswoman, każdą inną rolę, ale najpierw jesteś kobietą. Jeśli ty jako kobieta nie jesteś szczęśliwa w swoim życiu, nie ma mowy, że będziesz szczęśliwa w którejś z tych ról, ponieważ każda z tych ról zawiera element ciebie jako kobiety. Jeżeli ty nie jesteś szczęśliwa jako kobieta, to w tych rolach zastanawiasz się, jaka masz być i kim masz być. A co gdyby dało się to połączyć? Co gdybyś była w stanie być szczęśliwą mamą jako kobieta. I co to znaczy? O tym będziemy wszystkim rozmawiać jutro. Jutro będziemy sięgać głębiej. Czekam z niecierpliwością na wasze zadania,
na publikację tego, co odkryłyście. Zgodnie z obietnicą mieścimy się w 60 minutach naszego spotkania. A sięgnijcie na tyle głęboko, na ile to jest realne. W zadaniu, które dla Was przygotowałam, zauważcie, jak to wygląda u Was. Jak wygląda to wyobrażenie, jak wygląda ta rzeczywistość, jak się czujecie. Każde pytanie będzie odkrywało coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Ja to zadanie jeszcze za chwilę opublikuję na grupie jako oddzielny plik, żebyście mogły wrócić do tych pytań. I widzimy się jutro. Jutro o godzinie 13 czasu angielskiego, 14 czasu polskiego. Dziękuję Wam za dzisiaj. Z niecierpliwością czekam na jutro i na Wasze odkrycia, to co się będzie pojawiało. Opowiem też o szczegółach elementów Human Design, więc miejcie ze sobą profile swoich dzieci, wykresy swoich dzieci i siebie, bo będzie to bardzo potrzebne do tego, o czym będę mówiła, będziecie mogły się do tego odnieść. Dziękuję. Do zobaczenia jutro.